Dzień dobry, tu ja mówię. Od kilku dni mamy UFO i UFO w różnych wymiarach. Jedni się śmieją, inni się pukają w czoło, jeszcze inni podchodzą do tego całkiem poważnie, ale w każdym razie temat istnieje i żyje w związku z tym, co się dzieje na granicy kanadyjsko-amerykańskiej, bo tam było to najgłośniejsze zestrzelenie rzekomego UFO. A właściwie nie rzekomego, tylko jak już parę odcinków wcześniej mówiłem, UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. Proszę Państwa, co o tym wszystkim sądzi? No, na początek trzeba to wszystko uporządkować. Zaczynając, i tutaj uwaga, będę się popisywał od daty 2 lipca 1947 rok, czyli prawie 100 lat temu. Co to jest za data i co za wydarzenie? Słynny incydent w Roswell. I tutaj uwaga, proszę Państwa, to jest jakby w pigułce to, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Historia zakręciła, zatoczyła koło, a ludziom się zakręciło w głowach. Tak, to uporządkuję. Proszę Państwa, tam chodziło o niezidentyfikowany obiekt latający i tym obiektem był balon. Na początku władze Stanów Zjednoczonych mówiły oczywiście, że to jest balon meteorologiczny. Zresztą mnie to bardzo śmieszy, bo jak niby odróżnić balon meteorologiczny od balonu szpiegowskiego? Mniej więcej te same urządzenia są wykorzystane w tych, albo bardzo podobne. I tutaj każdy balon szpiegowski można nazwać balonem meteorologicznym, a każdy balon meteorologiczny można nazwać balonem szpiegowskim. Jest to po prostu kwestia wyposażenia tego urządzenia, tego obiektu latającego w odpowiednie urządzenia i to wszystko. No i w Roswell było, proszę Państwa, tak, że na początku władze mówiły, że jest to właśnie balon meteorologiczny. Później po latach przyznano, że był to obiekt wojskowy, specjalny, właśnie szpiegowski, przeznaczony do szpiegowania wrogich wojsk. Proszę Państwa, to, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, właściwie nie ma żadnego innego wymiaru. Mamy do czynienia z jasno zdefiniowanym obiektem. W tym jednym przypadku był to balon. Stany Zjednoczone twierdzą, że to był balon chiński. Chiny się też chyba nawet do tego przyznały, tylko że znów odwołują się do tego, że jest to balon meteorologiczny, a nie szpiegowski. No i mamy trzy inne obiekty, które zostały właśnie zaklasyfikowane jako UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty meteorologiczne. I na początku było sporo sensacji, mówiono o tym, że to najnowocześniejsze technologie i najnowocześniejsze obiekty, jakie służą do podsłuchów i do innej inwigilacji, monitorowania miejsc wrażliwych, czyli oczywiście chodzi o bazy wojskowe i tak dalej. A teraz słyszymy z najnowszych doniesień ze strony rządu amerykańskiego, czy władz amerykańskich szerzej, bo tam to trochę inaczej wygląda niż w Polsce, że, proszę Państwa, prawdopodobnie te trzy zestrzelone obiekty, które nie były balonami, ani nie były UFO, to są jakieś obiekty komercyjne i służyły badaniom komercyjnym i oczywiście też nikt się do tych obiektów nie przyznaje. Proszę Państwa, podzielmy sobie to na takie etapy, aby to zachować zdrowy rozsądek. Niekoniecznie jakąś wielką powagę, bo są tu i aspekty też komiczne, na przykład reakcja histeryczna Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, że strzelali z armaty do wróbli czy z armaty do UFO. Też jest dość znamienna, to znaczy, że to napięcie polityczne pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest tak duże, no, że nawet taki duży gracz jak Stany Zjednoczone wpadają w histerię. Nie bardzo wiedzą, co się dzieje i strzelają na oślep. To jest jakby jeden aspekt tego. Tu się akurat nie ma z czego śmiać, że Chiny szpiegują USA, USA szpiegują Chiny i można tutaj tysiące konfiguracji makrokosmos z tego zbudować. No to są po prostu fakty. Jeśli ktoś te fakty podważa, no to łagodnie mówiąc jest bardzo naiwny. Drugi poziom, proszę Państwa, to samo zjawisko życia, jakie istnieje, czy też nie istnieje w kosmosie. No otóż, proszę Państwa, może dla wielu z Państwa będzie to szokujące, no ale w mojej ocenie znacznie bardziej śmiesznym jest założenie, że my jesteśmy samotni w czymś, co się nazywa kosmosem, a fachowo, naukowo to się nazywa wszechświat.
Proszę Państwa, my jesteśmy jedną z mniejszych planet w naszym Układzie Słonecznym. Do Księżyca, na którym ponoć wylądowaliśmy, mamy prawie 400 tysięcy kilometrów. A do najbliższej planety, jaką jest Mars, proszę Państwa, mamy średnio 200 milionów, ponad 200 milionów kilometrów, a maksymalnie 400, bo to oczywiście zależy układu, bo to się wszystko rusza, obraca, ciała niebieskie, przestrzeni, wszystko zależy od tego, w jakim położeniu się te planety znajdują. No więc o czym my tu mówimy, a to jest tylko Układ Słoneczny. No, naukowcy w swojej bucie i braku pokory, wszelkiego rodzaju astrolodzy, twierdzą, że odkryli ponad 3700 planet. To jest, proszę Państwa, ogrom. My nie wiemy, gdzie to się kończy, gdzie to się zaczyna. Więc wychodzenie z takiego założenia, że jesteśmy tu jedyni na Ziemi, a resztę to ha, ha, ha i hi, 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 bo jakieś UFO, bo jakieś spotki, bo jakieś statki, no w moim przekonaniu nie jest zbyt rozsądnym podejściem. Jedynym rozsądnym podejściem, jakie tutaj widzę, proszę Państwa, to jest słynne stwierdzenie filozofa: wiem, że nic nie wiem. Naprawdę niewiele wiemy, odrzucając kwestie religijne, my naprawdę niewiele wiemy, a tak naprawdę nic nie wiemy o tym, dlaczego tu jesteśmy, co tutaj robimy, skąd się wzięliśmy, skąd się to wszystko dookoła wzięło i nie mówię o jednym punkciku, okruszku w całym tym wszechświecie, jakim jest Ziemia, ale o całej tej przestrzeni, której w żaden sposób się nie da ogarnąć, no, ani ciałem, ani duchem, ani rozumem, ani emocją. To są tylko nasze jakieś rachityczne wyobrażenia o tym, czym jest całe nasze jestestwo, czym jest cały nasz byt i co my w tej kolosalnej, niezmierzonej przestrzeni robili. Także robimy. Także się, proszę Państwa, nie ma absolutnie z czego śmiać, z jakiejś formy życia, formy bytu pozaziemską formą bytu, bo prawdopodobieństwo, że jesteśmy sami, jest znacznie mniejsze, powiedział, że znikome, niż prawdopodobieństwo, że istnieją inne cywilizacje, inne formy życia przestrzeni, której nie jesteśmy w stanie ani ogarnąć wzrokiem, a już nie mówiąc o tym, żeby zrobić sobie jakąś wycieczkę na jedną czy na drugą planetę. Zdaje się, że na Marsie tam udało się pomieszczać trochę złomu, który fotografuje tam jakieś czerwone kamienie i to wszystko, na co ludzkość w tej chwili stać. No i jest jeszcze trzecia płaszczyzna, proszę Państwa, no, czyli jak zwykle to, o czym praktycznie mówimy co dzień, czyli mieszanie ludziom w głowach, zawracanie Wisły kijem, no i uprawianie czystej propagandy. Tylko tutaj nastąpił też ciekawe zjawisko, mianowicie kiedy zaczęto mówić tak półoficjalnie, bo to wzięło się między innymi z wypowiedzi Trudeau, czyli kanadyjskiego, pożal się Boże, prezydenta, z poziomu władzy tak półoficjalnie zaczęto mówić o jakichś obiektach latających, niezidentyfikowanych, czyli o UFO, no to ludzie zaczęli się z tego śmiać. Natomiast te oddolne teorie, jak było na przykład z harapem i do dzisiaj mnie tu ludzie niektórzy ścigają, żebym ja się oczywiście dokształcił, doczytał w Wikipedii różne ciekawostki i obejrzał parę filmików w internecie, to zrozumiem, że Turcję wysadziły Stany Zjednoczone. Ja już Państwu mówiłem wielokrotnie, no pewnego poziomu kretynizmu nie ma sensu przekraczać, tak jak było w przypadku pomoru i z latającymi ludzikami po eliksirach, tak, daję sobie spokój z teoriami, które zawsze w internecie powstały. No ale tutaj było zjawisko odwrotne, skoro została narzucona jakaś, prawie narzucona jakaś teoria ze strony władz, to opór ze strony internetu, ze strony ludzi, którzy chętnie podejmują tego rodzaju tematy, był dość duży. No i przejawiał się głównie tym, że te teorie wyśmiewano. Także, proszę Państwa, jak widać, nie zawsze da się ludziom w głowach zabełtać. Natomiast z całego tego zamieszania taka jedna z ważniejszych konkluzji brzmi dość niepokojąco. No mamy na pewno duże napięcie w relacjach
politycznych największych graczy na świecie i stąd te działania chaotyczne, bo tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, proszę Państwa. Bardzo często właśnie mówimy o jakichś rozbudowanych teoriach, czy to spiskowych, czy analizach, o tym, jak tu wszystko jest misternie poukładane, jak ktoś tam pociąga za sznurki i przestawia figury na politycznej planszy szachowej, a tutaj w przypadku tych działań amerykańskich można, proszę Państwa, mówić o jednym wielkim chaosie. No to zawsze jest to najsłabsze ogniwo, zawsze jest ten element, który decyduje o powodzeniu albo kompletnej klapie akcji, czyli tak zwane najsłabsze ogniwo, ogniwo ludzkie. I to na końcu człowiek podejmuje rozmaite decyzje, z których później albo się musi tłumaczyć, albo sobie za nie przypina ordery. No w przypadku całej tej chaotycznej akcji, bo tak to trzeba nazwać, ze strzelaniem z armaty do UFO w postaci wróbli rozmaitych, no to innego wniosku się wyciągnąć nie da, że były to działania nieprzemyślane i rzeczywiście tutaj Chiny mogą mówić o swoim małym politycznym triumfie, no bo przestraszyć takie imperium, czy doprowadzić do takiego stanu, że decyzje są podejmowane no w takiej nerwowej atmosferze i prowadzą do jakichś dziwnych decyzji, dziwnych zachowań, no to na pewno jest to jeden z tych elementów tej gry, na który Chinom zależy. Tak, proszę Państwa, popatrzyłbym na UFO z kilku stron, z kilku pozycji i tylko w podsumowaniu jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że śmianie się, czy kpienie z tego, że z taką właśnie, no z takim bardzo dużym brakiem pokory, że cokolwiek innego, jakakolwiek inna forma życia może istnieć poza formą ziemską, no moim przekonaniu jest, proszę Państwa, bardzo bardzo mało rozsądne i znacznie śmieszniejsze jest założenie, że jesteśmy właśnie jedynie w całym tym wszechświecie. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ja w każdym innym przypadku zawsze trzeba myśleć i starać się patrzeć szeroko, jak najszerzej na te zjawiska, które nas otaczają, bo w innym przypadku śmiejąc się, można się samemu ośmieszyć. Tej całej akcji związanej ze strzelaniem do UFO w Stanach Zjednoczonych, to moje zdanie jest takie, że raczej tu się ośmieszyły Stany Zjednoczone, a nie Chiny, i raczej ośmieszyły się tu władze, a nie obywatele, którzy tym razem nie dali się wciągnąć w jakieś półoficjalne komunikaty wzbudzające sensacje, chociaż zwykle ludzie są podatni na wszelkiego rodzaju teorie, które wyglądają atrakcyjnie, a już nie daj Boże się pojawi jakiś zmontowany filmik w internecie, to już naprawdę można i góry, i planety przenosić rozmaitymi teoriami. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.